Witam Was serdecznie, moi drodzy. Już nie pamiętam, czy to był Mirror Party, czy After Party 9 lat temu, ale był tak dobry, że przez 9 lat wypracałem. 9 lat zajęło to, ale od ostatniego World Campa w Krakowie, ale się na World Campie w Krakowie. Moi drodzy, kim ja jestem? Mateusz Kumicki, już słyszeliście. Zajmuję się w naszej kancelarii trzema obszarami. Biznes, rozwody. Można się zastanawiać, gdzie tutaj jest element wspólny. Miłość. Nienawiść. Na początku biznesu mamy miłość wspólników. Jak kończymy biznes, mamy nienawiść wspólników. Jak jest małżeńskie, jak jest spadka, jak babcia umarła i spadkowicy walczą, tak samo. I teraz, moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Bo jak twórca to stworzy, to ma miłość do swojego dzieła. A kiedy jakiś taki ktoś narusza jego prawa, to jest nienawiść. I teraz kluczowym elementem, o którym będziemy dyskutować, to jest kwestia tego, gdzie jest granica drobnicy. I moi drodzy, kiedyś mój przyjaciel programista powiedział, że nie po to programiści, żeby mieli pewien roman, żeby wobec nich rozmawiać. Mam nadzieję, że dzisiaj zmienimy tą zasadę. Jednak porozmawiacie ze mną. Zapewniam Was, że nie każde słowo będzie wykorzystane przeciwko Wam. Mamy oto dwie takie fotografie. Pierwsza, druga, plagiat czy inspiracja? Inspiracja. Generalnie mogłybyśmy to połączyć z ciśnieniem grupowymi, ten wykład. I to są za jednej strony na jedną stronę, na drugą. Nie, bo jeszcze ktoś zawsze nie zmniejsza to 15 minut. Tak będzie. I może ręka. Kto uważa, że tak? Kto, że inspiracja? Kto trzymał się głosu? Moi drodzy, odpowiadając jak na prawnika pisało, to zależy. Ja uważam, że w tym przypadku jednak pewne granice zostały przekroczone. Z tego względu, że popatrzcie, co mamy twórczego, indywidualnego w pierwszej fotografii? Kobietę, która obejmuje piłkę, która jest w powietrzu, w szarej przestrzeni, jeszcze mamy te kolumny, tutaj akurat nie kolumny, okna. I o ile mógłbym się zgodzić, że też nie mamy monopolu na to, żeby ktoś przytulił piłkę, jeszcze nawet jeżeli są podobne kolorystycznie, o tyle jednak ten efekt ekspresji w mojej ocenie jest w tym, co decyduje o tym, że to nie jest tylko inspiracja. Kolejny przykład. Fotografia wykorzystana w akcji promocyjnej Tesco. Fotografia wykorzystana na opłatce naszej fotografii. Plagiat czy inspiracja? To uważa, że plagiat. Dziękuję, że pani Radek nie trwały. To uważa, że inspiracja? A jeszcze muszę zadać, kto uważa, to zależy. Panowie się nie odzywają. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten przykład, w mojej ocenie tutaj mamy inspirację. Dlaczego? No bo to, że ktoś wykorzystał jednorazową reklamówkę z plastiku, tworzenia z niej góry lodowej, tak, to jest jednorazowa reklamówka z plastiku, to nie świadczy jeszcze o tym, że mamy naruszenie praw autorskich. Bo gdyby były takie same, ale zwróćcie uwagę, na kształt jest inny, tło jest inne. I tu jest kwestia wykorzystania pomysłu, w mojej ocenie, a nie elementu twórczego. A w tym przypadku mamy fotografię. U mnie na komputerze to ładnie wyglądało, nie byłem pikselowy. I mamy rzeźbę. Czy twórca rzeźby dopuścił się plagiatu, czy też tylko inspiracji? Inspiracja. To uważa, że mamy tutaj przykład naruszenia praw twórcy fotografii? A kto uważa, że jest to tylko inspiracja? A kolega naszego nie podniósł ręki? No ja już nie wiem. Nie zdradzam. Im się, no nie zdradzam, bo teraz już mówię, nie wiem, bo myślimy w innymi kategoriami, ja mówię, chyba najlepsze. Musimy podesłać fanka. Pan będzie dobrym moim klientem. Zdecydowanie. Fidę zawiedam, a później mnie broń człowiek. W zależności od której strony znajdzie ma odrzucenie. Moi drodzy, w tym przypadku ja uważam, że jednak doszło do naruszenia praw. Z tego względu, że zwróćcie uwagę, no ciężko wpaść na taką fryzurę mężczyzny, jak tej rzeźbie.
która jest bardzo podobna do tego, co na fotografii. Jeżeli chodzi o kulturę kobiety, na długie jest podobna. Ilość psów ta sama, nawet rasa ta sama. I tutaj właśnie wchodzimy w ten element. Nikt nikomu nie zabrania zrobić zdjęcia czy rzeźby, na której by była para, która by siedziała. No wtedy się Tomka i Jorka. Tylko by się trzymali Jorka. Zrobiliśmy się z tego rzeźbę. Czy to by oznaczało, że naruszyli prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie, jak była fotografa? Nie. Ale kiedy nie wchodzą siebie obok siebie. I perłki. Kto w tobie, co by z tego wyszło? Kolejny przykład, bardzo ciekawy case. Aż się wgłębiłem w przeczytanie uzasadnienia sądu amerykańskiego. Inspiracja? Tu mamy element główny, tu mamy element wtórny, czy plany. Spór trwał wiele lat. My tutaj nie mamy czasu. Ponieważ ma to miasta, więc się nie ma. Czy może być inspiracją? Kto uważa, że mamy plagiat? Kto uważa, że mamy inspirację? To mówi, że to zależy. No i drodzy, i o ile ja uważam, że tutaj powinna być inspiracja, o tyle ja się wgłębiłem w przykład uzasadnienia, to się okazało, że naprawdę trzeba dla prawników, którzy prowadzili prawa autorskie i twórcy. Bo oni tak rozłożyli na czynniki pierwsze ten plakat, że się okazało, że proporcje, okna, nawet samochody, które tam są, są tak podobne do tych, które są z tego elementu. Przepraszam bardzo, z tego. Kąt padania cienia nawet. I sąd stwierdził, to jest rzecz, o której zaraz będziemy mówić, że wystarczyło wykorzystanie kilku tych elementów, aby dopuścić się naruszenia praw pierwotnego twórcy. I właśnie tutaj wracamy do rzeczy bardzo istotnej, ale zanim o przepisach, jak żeby prezentacja prawnika spraw autorskich i wasza moja bez przepisów, to nie ma czegoś takiego jak mit jednej nutki. Przecież mamy program, jaka to ma ludzie, gdzie zgadują po jednej nutce, to jest za piosenka. Nie ma czegoś takiego, że jedno zdanie, to w tym momencie to już jest tylko inspiracja, a nie opracowanie. Nie ma tego, że 5%, 10%, 20%, 50%, 99%, nie ma czegoś takiego. Wykorzystasz jeden element twórczy i to już może być potraktowane jako opracowanie cudzej twórczości. I to jest problem, że mamy te mity, które mówią o tym, że coś można. Mamy cytatów, z wolnym użytkiem, tak jak z powielaniem z internetu i tak dalej. Jeżeli chodzi o opracowanie, wykorzystanie elementu twórczego i jego przerobienie swojej pracy może dopuścić się, może doprowadzić do naruszenia. A jaka jest w ogóle różnica? Po co prawnicy wymyślili różnicę między autorem inspirowanym i autorem zależnym, oprócz tego, żeby coś pisać do ustawy? Tak, że jeżeli stworzycie opracowanie, to wówczas, żeby je eksploatować, zwłaszcza komercyjnie, musicie mieć zgody pierwotnego twórcy. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, tam jest takie fajne napisie, w nawiasie prawa zależy. Teraz wiecie, jeżeli macie umowy, w których są regulowane certyfikaty autorskie, że wasz pracodawca albo wasz zamawiający, wpisując, że przenosicie prawa zależy, bądź wyrażacie zgodę na wykonanie prawa zależy, zabezpieczył się właśnie na tym wypadek, że jeżeli odejdziecie, to on może swobodnie tworzyć wersję 2.0, 3.0, 4.0 i 10.0. Bo jak wiemy, jeżeli nie rozwija się oprogramowania, to nie jest nic niewartym. I na takim przykładzie, moi drodzy, udało nam się na przykład skrócić zakaz konkurencji z 24 miesięcy do 3. Dlaczego? Bo pomimo bardzo dużej strony umowy w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich do wersji 1.0, to ktoś zapomniał dodać klauzulę o przeniesieniu praw zależnych. I kiedy odchodził mój klient i chciał pracować dla banku, dla którego ta firma ten software tam świadczy usługi, to przyszedł do mnie z tym, czy da się walczyć z zakazem konkurencji i podobnej zbyt ogólny. Okazało się, że nie można walczyć, bo jest dobrze napisane. Ale nie przeniósł zależnych praw autorskich. I nagle się okazało, że ten software house, rzucając wiele słów pociągnięć dla banków zaburganych, ja się na referencji już nie obliczyć, no jednak podpisał aneks do tej umowy i skrócił zakaz konkurencji do 3 miesięcy, uzyskując prawa zależne. I dlatego to jest takie ważne, żeby właśnie móc to się rozwijać. A utwór inspirowany, widzicie, utwór inspirowany nie jest opracowaniem. Ergo nie wymaga zgody pierwotnego twórcy. I żeby dołożyć jeszcze coś fajnego od prawników, no bo jakże, to mamy taki magiczny artykuł 1.2 prim, który to mówi, że między innymi idee, a szerzej można powiedzieć pomysły, nie podlegają obronie prawnej autorskiej. I to jest rzecz sporu.
którą ile kroczy mi myślę, to mi się przypomina taki odcinek Simpsonów. Niestety film się nie wypłoży. No i tam było z Bill Screamem, gdzie sobie wyobrazimy. Więc stoi sobie Bart, Homer, przychodzi do nich prawnik i pada takie pytanie do tego prawnika. Czy on wyobraża sobie świat bez prawników? Chmurka, ludzie trzymający się za ręce, szczęki, tęcza, słońce, tańczą. Nie. No cóż, taka nasza rola, że musimy trochę utrudnić. I naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię zastanowienia się nad tym, czy moje dzieło narusza prawa kogoś innego, czy klient, który poprosił, żebyśmy zrobili coś podobnego, jeśli o konkurencja, czy oby na pewno nie wprowadza nas na minę. Bo pamiętajcie, że prawo autorskie to jest super ustawa do zarabiania, nie tylko dla prawników. Bo możemy kierować roszczenia do waszego klienta, do ostatecznego wykorzysta, do was, jako do wykonawców i być może do waszego podwykonawcy. Gdy nie był na tym wykładzie, nie przyjechał łódka i dalej będzie nieświadomości, że 10% wystarczy, żeby nie naruszać ich praw. Dlatego, moi drodzy, skoro już tyle posłuchaliście, idźmy dalej. Mamy trzy obrazy. Mona Lisa, jak was znacie? Duchampa i Salvadora Dali. Pytanie. W środku. Czy jest to opracowanie? Ja trafiam do tego, że praw autorskich do Mona Lisy już nie ma, one wygasły, prawda? To gdyby on chciał skomercjalizować taki obraz, musiałby mieć zgodę, czy założenie, że te prawa dalej istnieją, pan Leonardo da Vinci, czy nie musiałby mieć zgody? Nie. Mówi, że to rano bym dał. Na fejsie by nie napisał. Tak. Musiałby. Zwłaszcza, że tak naprawdę trzeba by się zastanowić, ile jest tego wkładu twórczego na środku. Poza wąsem, brudką, zmianą kolorystyki, tak naprawdę to jest minimum wkładu twórczego. Ja się w ogóle zastanawiam, czy w ogóle mamy tutaj do czynienia z opracowaniem, czy w ogóle nie jest prawie, że wszyscy plagi. A samo dodali, tylko się zainspirował analizą, czy jednak również stworzył opracowanie? Stworzył opracowanie, bo nie widać to samo. Tak, i tak można by to argumentować. Gdyby nie tak, że on błąd zasadzie wykorzystał taki sam. I teraz popatrz, tu jest ten element, że my patrzymy na to, że na samym początku, po czym nagle się okazuje, że mamy te inne elementy z tyłu. Wracamy do tego case'u, w którym były dwie okładki czasopisma New Yorker oraz kwestia plakatu. Na pierwszy rzut oka, luz. Każdy może wykorzystać mapę. Ale jak wejdziesz w te czynniki pierwsze, rozłożysz to na czynniki pierwsze, no to wówczas jest naruszenie. Chciałbym zapytać... Pytanie później. Sorry. To, później drugą pytanie. Teraz idziemy dalej. Czy według was podmiana na tego mniej przystojnego mężczyznę, tego bardziej przystojnego mężczyzny, naruszenie praw autorskich czy nie? Plagiat czy inspiracja? No właśnie, dokładnie. Trzeba się Sebastiana spytać, bo on pisze, że on ma prawo do tego szalonu. No to zasadniczo chyba jest jakieś tam naruszenie. Mam nadzieję, że tutaj mój szanowny przedmówca, mój szanowny chyba pomówca, i to numer, to chyba Sebastiana, spojrzę przeciwko mnie na sobie, bo tylko się tam inspirowałem. A ten przykład? Inspiracja czy naruszenie prawa? A przykład z tego, że na wolnej licencji mogłem to zrobić. Inspiracja. Wzór jest taki sam, chyba plagiat. Ale wszystkie papo tak wyglądają. A i to jest taki pamiętaj, że zawsze można niepewność zarzucić i zawsze masz szansę, że nawet to jest tylko inspiracja, to ktoś jednak może powiedzieć, że to jest plagiat i w zależności od tego, jak to pan sędziego, to możesz wygrać, to już nie powinieneś. W każdym razie, moi drodzy, jak na to spojrzymy, czy można mieć monopol na zwierzaka, który przytula piłkę? No chyba nie. Czy można mieć zwierzak, proszę? Jedno dziecko, które przytulało piłkę. A i widzisz, tam gdybyś zrobił po prostu z piłką tą kobietę, innej sukience w innym układzie, wydaje mi się, że była inspiracja. Ale to jak to umiejscowiłeś, w jakim tle i kolorystyka, i tam doszły właśnie te elementy dodatkowe, prawda? Czyli jak ja bym zrobił tego tygrysa w stroju krakowiaka, to wydaje mi się, że ta granica zostałaby przekroczona. Czyli znów wchodzimy w ten element czynników pierwszych. Czyli musimy przejść krok dalej, nie tylko na wyczucie,
Bo czasem, jak właśnie wejdziemy na ten element bardziej szczegółowy, to tam dopatrzymy się tego, czy to jest naruszenie praw, czy to naruszenie nie. Dlatego, moi drodzy, jeżeli ktoś wam zarzuci plagę w kontekście naruszenia praw do kodu źródłowego, to nie panikujcie. Nawet nie musicie od razu dzwonić do Piotra czy do Tomasza. Najpierw sobie zadajcie pytanie, czy ten element kodu źródłowego, a podpowiem wam, że jeżeli chodzi o Polskę, kod źródłowy porównuje się jak literaturę, czyli stawiamy linijki, patrzymy na ile one są podobne. Kto pisał pracę inżynierską, magisterską, zna program antyplagiat, prawda? Tak to działa, tak to biegli porównuje. I teraz, jeżeli znajdziemy te elementy wspólne, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co wykorzystaliśmy, jest twórcze? Innymi słowy, przy przypadku ten fragment kodu źródłowego, który wykorzystaliśmy, nie jest zdeterminowany funkcją, którą robimy. Innymi słowy, ten fragment decyduje o tym, że w ogóle można tego korzystać w WordPressie. No bo jeżeli tak, to gdzie tutaj ochrona prawna autorska? Nie ma. Więc jeżeli tylko to wykorzystamy, to nawet jeżeli to będzie finalnie podobne, jeżeli chodzi o efekt, o funkcjonalność, to się okazuje, że to jest tylko inspiracja. Ale jeżeli ktoś stworzył kod źródłowy, który istotnie zoptymalizował jakieś procesy, miałeś 10 możliwości do wyboru, mogłeś to nawet inaczej, ale jak teraz zrobiłeś tak jak on, to tu możesz się okazać, że jednak zrobiłeś opracowanie, nawet jeżeli dodasz jakiś bonus, on nie wiedział, jak to jeszcze polecić. I wówczas na etapie sporu sądowego możecie przegrać, bo nie ma mitu 1% jednej nutki czy innej rzeczy. Jeżeli uważacie, że całkiem sensownie poopowiadałem i chcielibyście jeszcze posłuchać, to taka godzina powstała, prawie 2 godziny. O mnie i moich prostach. Mógłbym tu wiele jeszcze opowiadać. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli możliwość. Agnieszka, dobrze, że wczoraj szybciej wróciliśmy, bo gdybyśmy później stali, to mógłbym 9 lat na tę konferencję. Więc zapraszam, fajny kanał, nowy, zapraszam ciekawe osoby, uważam, że warto. A jeżeli nie, prezentacja będzie dostępna. Macie adres e-mail, macie mój numer telefonu. Zapraszam do kontaktu. Dzięki.